Proszę Państwa, jako najstarszy z wybranych radnych mam zaszczyt otworzyć pierwszą sesję Rady Miejskiej. Witam bardzo serdecznie nowo wybranych radnych na okres kadencji 2024-2029 oraz nowo wybranego obecnego burmistrza Rabki Zdroju, pana Leszka Świdra. Gratuluję wszystkim wyboru i zaufania, jakim obdarzyli nas wyborcy, życząc jednocześnie, by podejmowane decyzje stanowiące prawo lokalne dobrze służyły lokalnemu środowisku i wszystkim mieszkańcom. Witam senatora Bogdana Pęka. Witam skarbnika naszej gminy, sekretarza, nie będziemy może wszystkich, bo tu jest, mam taką listę, ale witam sekretarza, naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, prezesów spółek gminnych, sołtysów, przewodniczących komitetów osiedlowych, zaproszonych gości, przedstawicieli mediów oraz publiczność. Dziękuję za powierzenie mi zaszczytnej funkcji prowadzącego obrady pierwszej sesji i zapewniam, że dołożę wszelkich starań celem sprawnego jego przebiegu. Na podstawie listy obecności uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, gdyż w przypadku gminy Rabka Zdrój skład rady stanowi 15 radnych, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Po oficjalnym otwarciu proszę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, tu pana Pawła Stachurę, o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego miejskiej Rabki, Rady Miejskiej Rabki Zdrój, 15 radnym oraz burmistrzowi Rabki Zdroju. Do pana, panie Pawle. Szanowny panie senatorze, szanowny panie burmistrzu elekcie, szanowni państwo radni elekci, panie sekretarzu, pani skarbnik, wszyscy naczelnicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju, szanowni goście, zarówno obecni tu na sali, jak i obecni z nami przez internet. Dzień dobry. Nazywam się Paweł Stachura i było mi miałem bardzo ogromny zaszczyt przewodniczyć Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce Zdroju, utworzonej przez komisarza wyborczego celem wyborów Rady Miejskiej w Rabce Zdroju oraz burmistrza Rabki Zdroju. Miejska Komisja Wyborcza liczyła w 9-osobowym składzie, pracowała i pomimo reprezentowania różnych komitetów wyborczych stworzyliśmy bardzo zgrany i kompetentny zespół, który sprawnie przeprowadził te jakżeż ważne dla naszej gminy, a zarazem bardzo trudne wybory. Będąc przy głosie, chciałem na wstępie bardzo podziękować wszystkim członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce Zdroju za sprawne i rzetelne wykonanie swojego zadania. Teraz może przejdę i przedstawię Państwu takich troszeczkę statystyk z tych wyborów. Dla wyboru Rady Miejskiej w Rabce Zdroju utworzono na terenie całej gminy 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 8 komitetów wyborczych wyborców zgłosiło do rejestracji Miejskiej Komisji Wyborczej łącznie we wszystkich okręgach 60 kandydatów na radnych. Na podstawie otrzymanych protokołów głosowania od wszystkich komisji obwodowych w dniu 8 kwietnia około godziny 10 Miejska Komisja Wyborcza ustaliła wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. I tak zgodnie z protokołem liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 13 324 wyborców. Karty wydano 6535 wyborcom, z czego liczba głosów ważnych stanowiła 6420. Frekwencja w całej gminie wyniosła 49,05%, a największa frekwencja, ponad 61%, była w Komisji Obwodowej nr 2 Słone w okręgu nr 3. Wybory były bardzo zacięte. W kilku okręgach o wyborze radnego decydowały pojedyncze głosy, a w jednym z nich dwóch radnych uzyskało równą ilość głosów i radnego wyłoniło losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.
w obecności pełnomocników komitetów wyborczych, których kandydaci brali udział w losowaniu. Ogólnie spośród wszystkich kandydatów na radnych najwięcej głosów uzyskał pan Adam Twaruk, 308 na 585 głosów ważnych, co dało mu 52,65%. Jednak patrząc procentowo na liczbę głosów w stosunku do liczby głosów ważnych oddanych w danym okręgu, najwyższy procent uzyskał pan Łukasz Kowalczyk w okręgu numer 1, 53,68%. Nie będę już państwa więcej zanudzał może tymi statystykami i przejdę do prawdziwego celu mojego wystąpienia. Pragnę teraz wręczyć państwu radnym zaświadczenie o powołaniu na radnego i będę państwa wyczytywał pojedynczo, no i zapraszam do siebie po odbiór zaświadczenia. Wyczytywał alfabetycznie. Pan Ciepliński Jan Piotr. Gratuluję. Pan Ciepliński Marek. Pani Ewa Dyrda. Pan Hajdyła Rafał Jerzy. Pan Łukasz Dariusz Kowalczyk. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Kazimierz Skipiała. Pani Elżbieta Szarawara. Pani Świder Ewa. Pan Świder Michał. Mój radny. Pan Twaruk Adam. Pan Janusz Wójcik. Janusz Wójcik. Pani Ewa Zofia Wójcik. Druga moja rada. O, to ty masz silny zespół. Niestety nie spełniam swojego obowiązku i nie mieszkam tam, gdzie jestem zameldowany. Pan Piotr Żarnowski. Pan Robert Włodzimierz Żądło. I to już wszyscy radni. Teraz może przejdę do wyborów burmistrza Rabki-Zdroju. W wyborach samorządowych
4 komitety wyborcze spośród 8 zgłaszających listy kandydatów na radnych zgodnie z przepisami prawa spełniły swój wymóg rejestracji list kandydatów przynajmniej w połowie okręgów, czyli 8 na terenie gminy Rabka-Zdrój. I to pozwoliło tym komitetom zarejestrować w Miejskiej Komisji Wyborczej 4 kandydatów na burmistrza Rabki-Zdroju. W wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024, czyli w pierwszej turze wyborów, głosów ważnych na wszystkich kandydatów na burmistrza oddano 6444, z czego na poszczególnych kandydatów głosów oddano. Pani Aleksandra Koper 686, pan Józef Łopata 480, pan Leszek Świder 3060, pan Robert Wójciak 2218. Zatem w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na burmistrza Rabki-Zdroju, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. W związku z powyższym Miejska Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ponownego głosowania w dniu 21 kwietnia 2024 roku spośród 2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów. W ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia frekwencja dla całej gminy wyniosła 41,74%. Na obu kandydatów łącznie oddano 5553 głosy ważne, z czego pan Leszek Świder, na pana Leszka Świdra głosowało 3329 wyborców, co stanowiło 59,95% ważnie oddanych głosów. Natomiast kontrkandydat Robert Wójciak uzyskał 2224 głosy, co stanowi 40,05%. Zatem zgodnie z protokołem Miejskiej Komisji Wyborczej burmistrzem Rabki-Zdroju na 9. kadencję został ponownie wybrany pan Leszek Świder. Nie muszę już zapraszać pana burmistrza po odbiór zaświadczenia. Bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na koniec swojego wystąpienia, będę miał jeszcze mały koniec, ale w imieniu całej Miejskiej Komisji Wyborczej, wszystkich jej członków, bardzo serdecznie pragnę pogratulować wszystkim wygranym w tych wyborach, zarówno panu burmistrzowi elektowi, jak i państwu radnym wyborów, wygrania w tych wyborach. I mam jeszcze do państwa wszystkich taką malutką prośbę. W tym naszym pięknym dniu dzisiejszej uroczystości tak się fajnie złożyło, że cała Polska ma matury. Właśnie wszyscy maturzyści piszą egzamin z języka polskiego i taka w związku z tym będę państwa bardzo pilnie obserwował podczas dalszej części sesji i mam prośbę, żeby po prostu podczas ślubowania nie ściągać od sąsiada, dobrze? Bardzo dziękuję. Na tym kończę sobie. Do dalszego ja znowu będę informował co i jak, żeby procedury szły szybko i zgodnie z planem. Informuję, że zgodnie z artykułem 23a ustawy o samorządzie gminnym radnych, radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie. W związku z tym proszę wszystkich radnych o powstanie, a ja odczytam rotę ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję. Teraz proszę najmłodszego wiekiem radnego Michała Świdra o wyczytanie z listy 15 nazwisk radnych, które złożą ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów ślubuję z ewentualnym dodatkiem tak mi dopomóż Bóg. Będzie wyczytywana lista, proszę państwa, i każdy radny będzie podchodził tutaj do pulpitu, do mikrofonu i składał ślubowanie. Proszę pana radnego
Michała Świdra o wyczytywanie poszczególnych rad. Mama. Panie Michale, tak, tu się z boku. Dobrze. Witam Państwa serdecznie. Tak było przedstawione. Przeczytam teraz listę radnych, którzy będą po kolei podchodzić i składać uroczyste ślubowanie. Zapraszam pana Jana Cieplińskiego. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poproszę pana Marka Cieplińskiego. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam panią Ewę Dyrdę. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam pana Rafała Hajdyłę. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam pana Łukasza Kowalczyka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam pana Pawła Rogowca. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam pana Roberta Skipiały. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam panią Elżbietę Szarawarę. Ślubuję. Zapraszam panią Ewę Świder. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Teraz ja czytam pana Michał Świder. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam pana Adama Twarku. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam pana Janusza Wójciak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam panią Ewę Wójcik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam pana Piotra Żarnowskiego. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. I zapraszam pana Roberta Żądło. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Proszę państwa, złożone ślubowanie przez radnych jest oficjalnym potwierdzeniem objęcia mandatu radnego. Teraz zgodnie z artykułem 29a o samorządzie gminy objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania o następującej treści. Obejmując... No proszę bardzo. Obejmując urząd burmistrza Rabki Zdroju, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności jego mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
proszę Państwa, porządek obrad pierwszej na podstawie postanowienia numer 804 dzielone przez 2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23.04.2024 roku przesłany tu do nas radnym. Informuję, że w przypadku zgłoszenia przez radnych propozycji zmian co do porządku obrad zostaną wprowadzone, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady. To jest co najmniej 8 radnych. Odczytam proponowany porządek obrad. To jest porządek, który przysłał nam, jeszcze raz tak jak mówię, komisarz wyborczy z Nowym Sączu. To jest narzucone, a można do niego wnosić po prostu uwagi. Odczytam proponowany porządek obrad. Pierwsze, otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnej na sesji. Wystąpienie przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce Zdroju i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na burmistrza Rabki Zdroju. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Złożenie ślubowania przez burmistrza Rabki Zdroju. Teraz odbędzie w piątym punkcie wybór przewodniczącego rady. Szósty punkt, przekazanie przez ustępującego burmistrza Rabki Zdroju raportu o stanie gminy. I siódmy punkt, zakończenia obrad. Proszę Państwa, czy zgłaszane są jakieś co do tego porządku obrad uwagi? Nie widzę. Jeżeli nie zgłoszono uwag do przedłożonego porządku obrad, Rada Miejska przejmuje do realizacji jego porządek w dniu 7 maja 2024 roku w wersji przesłanej radnym. Teraz odbędzie się wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Zanim przystąpimy do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym zachodzi konieczność wyboru komisji skrutacyjnych. Proponuję powołanie trzyosobowej komisji skrutacyjnej z radnych Rady Miejskiej, lecz przypominam, że osoby mające zamiar kandydowania na przewodniczącego Rady Miejskiej nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Tak, pisze pani Dorotko, pani notuje pani? Ale ja się zapiszę. Ktoś jest następny, proszę. Łukasz Kowalczyk. Łukasz? Nie. Michał Świdek. Przyjmują Państwo. Jeszcze kogo? Janusz Wójcik. Pan Janusz. No, ten skład komisji musi minimum wieczy. Jeżeli jest jeszcze ktoś, nie widzę. Czy ktoś zgłasza co do tej komisji jakieś uwagi? To ja będę się pytał, tak. Teraz, czy te wymienione osoby, które zostały, jakby powiedzieć, zgłoszone, wyrażają swoją zgodę na branie udziału w komisji skrutacyjnej. Nie zgłoszono uwag do wyżej wymienionego składu komisji, w związku z czym poddaję pod głosowanie powołanie komisji skrutacyjnej w zgłoszonym składzie. Jest to głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Proszę bardzo, wszyscy radni głosują. Proszę. Czy pojedynczo, tak? A, pojedynczo, dobrze. Jawne, Jan Ciepliński jest. Jest za. Wstaje i mówi, jestem za. Jestem za. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Ewa Dyrda. Jestem za. Pan Rafał Hajdyła. Jestem za. Pan Łukasz Kowalczyk. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pani Elżbieta Szarabara. Jestem za. Pani Ewa Świder. Jestem za. Pan Michał Świder. Pan Adam Faruk. Jestem za. Pan Janusz Wójciak. Jestem za. Pani Ewa Wójcik. Jestem za. Pan Piotr Żarnowski. Jestem za. I pan Robert Żądło. Jestem za.
Skład komisji został przyjęty przez Radę jednogłośnie, więc ogłaszam 5-minutową przerwę i proszę komisję o ukonstytuowanie się i wybranie przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Jest 5-minutowa przerwa.
wrócili na salę. Zapraszamy z powrotem do owocnych obrad. Muszę okulary ściągnąć. Chciałbym tu jeszcze zająć. Teraz tak, jest wybrana pani przewodnicząca. Przedstawię. Ja to ogłoszę. Dobrze, dziękuję ślicznie. Głos pani Ela. Proszę Państwa, komisja skrutacyjna w trzyosobowym składzie ukonstytuowała się następującą. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Elżbieta Szarawara, czyli ja, członkowie Michał Świder i Janusz Wójciak. I teraz taka krótka instrukcja dla radnych. Zgodnie z artykułem 19 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i od jednego do trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Zgodnie z artykułem 15 statutu gminy Rabki Zdroju wyboru przewodniczącego dokonuje Rada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Punkt drugi. Do przeprowadzenia głosowania powołuje się trzyosobową komisję skrutacyjną spośród radnych, czego już dokonaliśmy. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania w ilości ustawowego składu Rady z nazwiskami i imionami zgłoszonych kandydatów oraz stwarza warunki umożliwiające radnemu tajne głosowanie. Radny głosuje przez postawienie znaku X przy wybranym nazwisku. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Komisja skrutacyjna podaje wyniki głosowania. Proszę Państwa, czy wszyscy radni zrozumieli zasady głosowania? Teraz nastąpi zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Na przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę zgłaszać kandydatury. No będziemy po prostu zgłaszać i czy kandydaci. Proszę. Tak, mogę. Pan Rafał Hajdyła. Czy pan wyraża zgodę, panie? Tak, wyrażam. Pan Łukasz Kowalski. Czy pan wyraża zgodę? Tak, Ewa Świder. Nie wiem, czy ktoś wyraża zgodę. Czy pani wyraża zgodę? Tak. Wszyscy, tak? Jeśli więcej zgłoszeń nie ma, poddaję pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. Proszę o podniesienie. To jest unblock, czyli tak. Przez podniesienie. Przez podniesienie ręki. Myślę, że tu wszyscy. Kto jest za? Kto jest za? Kto jest się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję, nie widzę. Więc tych trzech kandydatów jest na liście na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Tak. Teraz zrobimy przerwę o przygotowanie, o przerwę 15-minutową o przygotowanie kart do głosowania. Dziękujemy.
Zgodnie z programem proszę o powrót na salę. Kontynuujemy dalszą część naszych obrad. Obecnie wyczytam listę radnych, którzy podejdą. Ja jeszcze chciałem dwa słowa wymienić. Proszę Państwa, chciałbym, jako tutaj doświadczony troszkę mniej albo więcej, jako samorządowy, chciałbym, żeby te osoby, które kandydują na przewodniczącego Rady Miejskiej, powiedziały parę słów o sobie, dodatkowo jak widzą pracę Rady, wizję i tak dalej. W kilku zdaniach prosiłbym o taką prezentację. Dziękuję. No, zacznę od pani Świder. No do mnie, do domu. Proszę, do tak. Nie słychać później, bo jak nie ma, nie jest do mikrofonu. Mam na imię Ewa Świder, dostałam się jako radna z Komitetu Wyborczego Aleksandry Koper. Mam 50 lat, trójkę dorosłych dzieci na dorobku. Jestem matką, żoną. Mąż prowadzi swój biznes. Właściwie moje drogi to potoczyły się tak, że ciągle gdzieś blisko ludzi byłam. Począwszy od podstawowej szkoły, gdzie działałam jako przewodnicząca, później troszeczkę przerwy, wychowanie dzieci. Później założyłam koło gospodyń, które prowadzę po dziś dzień i ciągle moje życie kierowało się wokół ludzi i prac społecznych, co mi przynosiło bardzo, bardzo dużo radości. Po prostu cieszyło mnie to, jak się ludzie cieszyli. I stwierdziłam teraz, że to jest mój ostatni dzwonek na to, żeby wystartować na radną. Mam plany. Nie będę wiele o nich mówić, bo nie wiadomo, czy uda się mi ich zrealizować. Bardzo bym chciała. Bardzo mi zależy na ludziach. Przez te dwa lata najbardziej żal mi jest ludzi, którzy pracują w gminie. I powiem tak, że to były dla mnie bardzo ciężkie dwa lata. I właściwie te dwa lata mogę powiedzieć dziś, że spowodowały to, że jednak wystartowałam do Rady Miasta. Zobaczymy. No, nie wiem, co pan przewodniczący ma na myśli, co mogę obiecać. Co ja mogę obiecać? Proszę mi powiedzieć. Nic nie będę obiecywać. Program ułożyłam, jaki ułożyłam. Jestem od wielu lat, jestem w ogóle rodowitą mieszkanką Punic. Było nas sześcioro w domu, jednego brata. Mój ojciec ostatnio nakręcił film Pasjonaci, który ma bardzo dużo wyświetleń. Zawsze byliśmy pracowici. No i cóż więcej mogę powiedzieć. Najbardziej zależy mi na tym, żeby była dobra współpraca i żebyśmy w końcu pomyśleli nie tylko o swoich prywatnych sprawach, tylko o sprawach nas wszystkich. I przede wszystkim bardzo mi zależy przez ten czas, który dwa lata byłam tutaj w gminie, przychodziłam do gminy w moich sprawach, które się toczą, żeby jednak ten trud pracownika był doceniony, naprawdę. Po ostatniej sesji, jestem radną, więc dziś mogę powiedzieć. Po ostatniej sesji to ja miałam zrezygnować. Byłam przerażona zachowaniem niektórych. Ja zawsze przepraszam, chociaż naraz nie jestem nawet winna, ale przepraszam. Jeżeli coś zrobiłam komuś krzywdę, przeprosiłam. Ale to, co się stało po tej ostatniej sesji, powiem Państwu szczerze, dlatego się dzisiaj zgłosiłam na tą przewodniczącą. Zobaczymy, co będzie dalej, dlatego że, no nie wiem, czy może nie będzie nikt na mnie głosować, ale to też nie jest porażka. I tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Kowalczyk. Dostałem się do Rady Miasta z Okręgu 1 z Zarytego. Mam 42 lata, żonę, dwójkę dzieci, pracuję w sieci handlowej. Z takich społecznych rzeczy jestem honorowym krwiodawcą drugiego stopnia, mam ponad 13 litrów krwi oddanej, a poza tym jestem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.
3 lata temu wybrano mnie na połowę kadencji. W zeszłym roku w listopadzie zostałem wybrany przez zjazd na 4-letnią kadencję komendanta chówca ZHP Podhalańskiego. Co do rady, no to chciałbym, żeby sesje odbywały się w zgodzie, kulturalnie, zgodnie z prawem, no i żebyśmy współpracowali dla dobra Rabki i dla mieszkańców. Dziękuję. Szanowni Państwo, nazywam się Rafał Hajdyła. Chyba wszyscy mnie Państwo tutaj znają, bo po twarzach poznaję, że i po gościach, że są tutaj moi przyjaciele i znajomi. Proszę Państwa, całe moje życie zawodowe, czyli prawie 30 lat, jest związane z samorządem. 17 lat pracowałem tutaj, w tej gminie, w tych murach. Zawsze traktowałem swoją pracę jako służbę dla mieszkańców. Wszyscy, którzy mieli styczność ze mną, o tym wiedzą, że zawsze służyłem pomocą, fachowym doradztwem. Później moje losy potoczyły się w takim kierunku, że pracuję do dzisiaj w samorządzie powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Również tam obejmuję funkcję naczelnika, jestem geodetą powiatowym. Również służę pomocą zarówno starostom, jak i radnym. Wiem, co to znaczy dobra współpraca, wiem, co to znaczy kompromis. I szanowni Państwo, ponieważ zgłoszono mnie tutaj na przewodniczącego Rady, jeżeli tak się zdarzy, że zostanę wybrany, no to będzie to przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Bo pamiętajcie Państwo, dlaczego tu jesteśmy, przez kogo tu jesteśmy, i co my tutaj po prostu mamy robić? Zawsze pamiętajmy o mieszkańcach, bo to jest służba dla mieszkańców. Nigdy o tym nie możemy zapominać. Radny to jest służba. I z tej służby zostaniemy za 5 lat rozliczeni, jak ją będziemy wykonywać, ale zawsze mamy to wykonywać dla dobra mieszkańców. Obserwując kadencje poszczególne tutaj w Rabce. Nie wiem, dlaczego tak się utarło, że zawsze tworzyły się jakieś obozy przeciwne. Dla mnie najważniejsze jest, żeby radnych łączyć. Każdy tutaj do rady przyszedł z konkretnym programem. Programem, który chce realizować dla mieszkańców, dla danego osiedla, dla danego sołectwa. I powiem Państwu, że tylko jeżeli będziemy wspólnie działać, jeżeli będzie zgoda w Radzie, to te zadania każdy będzie mógł realizować. I to Wam obiecuję, że tak będę prowadził obrady, tak będę prowadził Państwa, jeżeli mi taką szansę dacie, żeby każdy z nas mógł te cele, z którymi tutaj przyszedł, dla mieszkańców realizował. Życzę nam wszystkim, i Państwu, i mnie, żebyśmy za 5 lat stanęli tutaj i powiedzieli, że tą służbę, którą nam powierzyli mieszkańcy, że wykonaliśmy dobrze i nie będziemy się mogli powstydzić tego, że właśnie dla nich pracowaliśmy przez całą tą kadencję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo kandydatom. Teraz proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o wyczytanie kolejno z listy obecności nazwiska radnych, a radni dokonując aktu głosowania wrzucą wypełnione karty do głosowania do przygotowanej urny. Karty do głosowania mamy przygotowane, listę będzie odczytywał członek komisji rewizyjnej. Ja tylko Państwu pokażę, skrutacyjnie. Że urna jest pusta. Nie poradzę. To teraz wyczytam listę radnych, którzy po kolei po wyczytaniu odbiorą swoją kartę do głosowania. Pan Jan Ciepliński, zapraszam. Głosujemy tutaj, wrzucamy kartę do urny.
Pan Marek Ciepliński. Pani Ewa Dyrda. Pan Rafał Hajdyła. Pan Łukasz Kowalczyk. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Pani Elżbieta Szarawara. Pani Ewa Świder. Pan Michał Świder. Pan Adam Twaruk. Pan Janusz Wójciak. Pani Ewa Wójcik. Pan Piotr Żarnowski. Oraz pan Robert Żądło. Proszę Państwa, ogłaszam znowu 10-minutową przerwę, w trakcie której komisja skrutacyjna dokona obliczenia wyników głosowania i sporządzi protokół wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej, po czym ogłosi, czy przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany dany kandydat. Dziękuję.
udzielić głosu. Proszę Państwa, wracamy na salę obrad. Będzie po prostu przedstawiony wybór przewodniczącego Rady Miejskiej przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej, panią Wedę. Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju sporządzony na sesji 7 maja 2024 roku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Elżbieta Szarawara, członek Komisji Skrutacyjnej radny Michał Świder, członek Komisji Skrutacyjnej radny Janusz Wójciak. Po wyjęciu z kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Rabce Zdroju obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju zgłoszono kandydatury radnych Rafała Hajdyły, Łukasza Kowalczyka, Ewy Świder. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania, 15 osób. Liczba kart wyciągniętych z urny, 15. Liczba głosów nieważnych, 0. Liczba głosów ważnych, 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru, 0. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Rafał Hajdyła oddano 8 głosów. Łukasz Kowalczyk oddano 6 głosów, Ewa Świder oddano 1 głos. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Rady Miejskiej w Rabce Zdroju został radny Rafał Hajdyła. Gratuluję. Jeszcze. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodnicząca Elżbieta Szarawara, członek komisji Michał Świder, członek komisji skrutacyjnej Janusz Wójciak. Dziękuję bardzo, gratuluję przewodniczącemu i myślę, że będzie prowadził obrady sesji zgodnie z tym, co przed chwilą mówił. Będzie łączył, a nie dzielił. Gratuluję, Rafał. Tak. Oddaję głos nowo wybranemu przewodniczącemu. Jeszcze chwileczkę, proszę Państwa, według porządku, bo odczytam uchwałę Rady Miejskiej, numer 1 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 7.05.2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2024, pozycja 609 oraz paragrafu 15 uchwały 23 dzielonej przez 172, dzielonej przez 16 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Rabka Zdrój, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, 2001 rok, pozycja 1710 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju został wybrany pan Rafał Hajdyła. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Teraz pan nowo przewodniczący może przyjmować gratulacje, wypowiedzieć swoje zdanie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować za ten wybór, za te 8 głosów, ale chciałem również podziękować za te głosy, które
które były na moich kontrkandydatów, bo to świadczy, że mamy demokrację i cieszę się bardzo, że też miałem kontrkandydatów, że tutaj tak się to odbywało, bo to też świadczy, że Państwo macie aspiracje, żeby dla tej Rady, dla mieszkańców po prostu tutaj działać i robić rzeczy pożyteczne. Tak jak powiedziałem na początku, ja będę przewodniczącym wszystkich radnych. Będę chciał wszystkich połączyć tak abyśmy mogli realizować właśnie te zadania, te cele, z którymi tutaj przyszliśmy. Myślę, że musi być w tym celu również bardzo dobra współpraca z burmistrzem. Myślę, że ta współpraca będzie, bo poznałem pana burmistrza w czasie tej kampanii wyborczej i myślę, że ta współpraca będzie się dobrze układała, bo tylko taka współpraca da nam szansę, żebyśmy dla naszej społeczności, dla tych lokalnych społeczności, osiedli i sołectw mogli realizować to, z czym tutaj przyszliśmy, ale również żebyśmy realizowali te cele takie strategiczne, większe dla całej Rabki, żebyśmy mogli rozwijać Rabkę. Tego sobie życzę i tego sobie życzę, mieszkańcy na pewno sobie tego życzą, a my musimy temu podołać. To jest trudne zadanie, dla mnie to jest duża odpowiedzialność. I naprawdę uwierzcie mi, że jeszcze 3 miesiące temu w ogóle nie myślałem, że będę kandydował na radnego, a tu, że w ogóle będę stał i że zostanę radnym, a jeszcze przewodniczącym, no to już w ogóle się tego nie spodziewałem. Ale widać, tak los pokierował moją ścieżką, że nic nie dzieje się bez przyczyny. I zobaczymy, co ten los tutaj wskazał dla mnie i dla Państwa. Bo ja będę tutaj tym pośrednikiem, będę wami kierował. Będziemy wspólnie dyskutować. Liczę na merytoryczną dyskusję. Będę się starał prowadzić obrady sesji zgodnie z przepisami. Dostaliście Państwo 2 załączniki z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. To są nasze przepisy, którymi będziemy się kierować. Będę się starał, żeby poza to nie wychodzić. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że Rada to jest organ, który jest niezależny od burmistrza. To jest organ stanowiący i jednocześnie organ kontrolujący burmistrza. Taką mamy władzę. My podejmujemy uchwały. Nad każdą uchwałą będziemy dyskutować. Będziemy dyskutować w komisjach. I uwierzcie mi, że na pewno żadna uchwała, która nie zostanie przedyskutowana w naszym gronie i nie zyska akceptacji, to nie będzie poddawana pod głosowanie. Jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć. Utarło się w poprzedniej kadencji, czy jeszcze wcześniej, że na pierwszej sesji były wybierane komisje, składy komisji, przewodniczący komisji. Ja tu chcę odejść od tych standardów, mianowicie zrobimy sobie wybór przewodniczących komisji na następnej sesji. Mamy czas do 3 sesji, ale dlaczego tak chciałem Państwu zaproponować? Niektórych z Państwa nie znam dokładnie, nie wiem jakie mają, może nie aspiracje, tylko jakie mają oczekiwania, właśnie, jakie mają oczekiwania, bo jeden może chcieć bardziej w kierunku kultury, jeden może coś z budżetem, może ktoś będzie chciał objąć przewodniczenie komisji. Dlatego tak bym proponował, żeby zostawić w biurze rady listę, żeby każdy po prostu się zadeklarował. Jeżeli ktoś chce przewodniczyć, to jak najbardziej. Jeżeli kto chce być członkiem w jakiejś komisji, to żebyśmy się po prostu wpisywali. Żebyśmy nie dzielili na początku od razu, że ci, co wygrali, to nagle dzielą między siebie. Nie, tak bym nie chciał, żebyśmy tak po prostu robili. Żebyśmy wspólnie współpracowali i każdy, żeby się znalazł tam, gdzie czułby się najlepiej. Jeszcze raz dziękuję za ten wybór. Jest to dla mnie duże zobowiązanie i duża odpowiedzialność.
myślę, że będziemy łączyć tutaj, a nie dzielić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze raz składam serdeczne gratulacje i życzę owocnej pracy wybranemu przewodniczącemu Rady Miejskiej. Przekazuję dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Miejskiej, który realizuje pozostałe punkty porządku obrad. Dziękuję. Moja rola na tym miejscu się kończy. Szanowni Państwo, zakończyliśmy punkt 5 porządku obrad. Rozpocznę dyskusję punktu 6, czyli ewentualne rozszerzenie porządku obrad. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy w tym punkcie poszerzyli porządek obrad o dwa punkty, mianowicie wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i o wolne wnioski. Także punkt 6a byłby wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przesunie się o jeden. Przesunie się o jeden, tak? Siódmy i ósmy. W takim razie prosiłbym, czy Państwo macie jakieś uwagi do mojej propozycji. Jeśli nie, no to prosiłbym o podniesienie ręki i zagłosowanie. Czy są jakieś pomysły, uwagi? Dobrze. Odczytam tak. Więc kto jest za rozszerzeniem tego porządku? Będę czytał imieni. Jan Ciepliński. Za. Marek Ciepliński. Za. Ewa Dyrda. Za. Rafał Hajdyła, jestem za. Łukasz Kowalczyk. Za. Paweł Rogowiec. Za. Robert Skipiała. Za. Elżbieta Szarawara. Jestem za. Ewa Świder. Za. Michał Świder. Jestem za. Adam Twaruk. Jestem za. Janusz Wójciak. Jestem za. Ewa Wójcik. Jestem za. Piotr Żarnowski. Jestem za. Robert Żądło. Jestem za. Dziękuję bardzo. Porządek obrad w poszerzonym zakresie został przegłosowany. Przejdziemy w takim razie do punktu 7. Otwieram ten punkt, otwieram dyskusję w tym punkcie. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę o komisję skrutacyjną, aby w tym samym składzie... Pozostać taka sama i przegłosować już. Tak. Czyli czy jesteście Państwo, żeby ta sama komisja skrutacyjna pozostała bez zmian? To proszę o przegłosowanie. Ale to już myślę, że już... Też imię, tak? Pan Jan Ciepliński. Jestem za. Pan Marek Ciepliński. Za. Pani Ewa Dyrda. Za. Pan Rafał Hajdyła, jestem za. Pan Łukasz Kowalczyk. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Pani Elżbieta Szarawara. Pani Ewa Świder, pan Michał Świder, pan Adam Twaruk, pan Janusz Wójciak, pani Ewa Wójcik, pan Piotr Żarnowski, pan Robert Żądło. Czyli komisja skrutacyjna zostaje w tym samym składzie. W takim razie proszę o zgłoszenie kandydatów i później ogłosimy przerwę. Proszę o zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczącego. Paweł Rogowiec. Czy pan Paweł Rogowiec zgadza się? Wyraża zgodę? Tak. Pani Ewa Wójcik. Czy pani Ewa wyraża zgodę? Tak. Czy jeszcze mamy jakieś propozycje? Dziękuję bardzo. W takim razie mamy dwóch kandydatów. Ogłaszam 10-minutową przerwę i proszę komisję o wykonanie swoich czynności.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Panie Przewodniczący, komisja jest gotowa. W takim samym składzie, z takimi samymi funkcjami przystępujemy do głosowania. Proszę, panie Michale. To już standardowo odczytam po raz kolejny listę radnych. Chyba się nauczyłem już na pamięć po kolei, alfabetycznie. Zapraszam pana Jana Cieplińskiego. Pan Marek Ciepliński. Pani Ewa Dyrda. Pan Rafał Hajdyła. Pan Łukasz Kowalczyk. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Pani Elżbieta Szarawara. Pani Ewa Świder. Michał Świder. Pan Adam Twaruk. Pan Janusz Wójciak. Pani Ewa Wójcik. Pan Piotr Żarnowski. Oraz pan Robert Żądło. Dziesięciominutową przerwę dla komisji.
się. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju sporządzony na sesji w dniu 7 maja 2024 roku. Komisja skrutacyjna w składzie, nie będę już czytała, bo to jest ten sam, po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Rabce Zdroju obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju zgłoszono kandydatury radnego Pawła Rogowca, radnej Ewy Wójcik. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyciągniętych z urny 15. Liczba głosów nieważnych 0, ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Paweł Rogowiec oddano głosów 8. Ewa Wójcik oddano głosów 7. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Rabce Zdroju został radny Paweł Rogowiec. Gratuluję, panie wiceprzewodniczący. Na tym protokół zakończono, podpisano przez 3 członków komisji skrutacyjnej. Dziękuję bardzo. Panie Pawle, jeszcze odczytam uchwałę. Uchwała nr 2 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu gminy Rabki Zdroju, Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju został wybrany pan Paweł Rogowiec. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję i gratuluję. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, które oddają głos na mnie. Cieszę się bardzo i tak jak tutaj przewodniczący Rady wcześniej powiedział, będę chciał pracować dla Rabki, dla naszej małej ojczyzny. Będę chciał współpracować z każdą osobą, nie biorąc pod uwagę z jakiego komitetu kto startował. Uważam, że z każdą osobą należy rozmawiać i szukać takich rozwiązań, które pozwolą rozwijać się naszej miejscowości, iść do przodu i żeby Rabka była miastem takim jak kiedyś, w czasach, kiedy o niej pisała cała Europa. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Szanowni Państwo, kończę dyskusję w punkcie 7, wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Otwieram punkt 8, wolne wnioski. I pytam tutaj Państwa, czy macie Państwo jakieś wolne wnioski? Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Panie senatorze, panie przewodniczący, szanowni radni, drodzy mieszkańcy i goście. Reforma samorządowa uważana jest za jedną z najlepszych reform, która się po prostu udała w Polsce i dzięki tej reformie daje nam ona możliwość decydowania o własnej gminie. Daje nam możliwość wprowadzania zmian, ale też rozwoju naszej gminy. Otrzymałem od mieszkańców w tych wyborach bardzo duży kredyt zaufania, za co dziękuję i postaram się tego kredytu zaufania nie zawieść. W swoich działaniach szukam
tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Dużo tu już dzisiaj też o tym było powiedziane. Chcę również to zadeklarować. Nie chcę też uprawiać polityki, ani kierować się uprzedzeniami osobistymi, urazami, ale dobrem mieszkańców. Chcę podkreślić, że jestem otwarty na współpracę i uważam, że dobro mieszkańców Rabki i naszej gminy powinno być ponad wszelkimi podziałami. Często możemy mieć różne zdanie, możemy się różnić, możemy się spierać, ale po to, żeby wypracować najlepsze rozwiązania dla Rabki i jej rozwoju. Moim hasłem wyborczym było dla dobra wspólnego, ale nie chciałbym, żeby to było hasło tylko wyborcze na banerach, ponieważ kurz wyborczy opada, natomiast mieszkańcy oczekują od nas rzetelnej pracy i wywiązania się z zadeklarowanych obietnic. Jestem przekonany, że to od nas wspólnie zależy, żeby nam się żyło tutaj dobrze, pracowało w dobrych warunkach i mieszkało. To z tą gminą związaliśmy naszą przyszłość. Tu żyją i mieszkają nasze rodziny, znajomi, przyjaciele. I ze swej strony mogę zadeklarować pełną poświęcenia pracę. I mam świadomość, że nie jest to praca na 8 godzin dziennie. Natomiast są zadania, które trzeba wykonać i postaram się z tych zadań wywiązać. Startowałem w tych wyborach na burmistrza po raz drugi. Między innymi po to, żeby zadania rozpoczęte dokończyć, ale żeby podjąć również nowe zadania, nowe wyzwania z nowymi radnymi, bo radni również mają swój program wyborczy. Zadeklarowali i obiecali swoim mieszkańcom, że zrobią wszystko, żeby zrealizować zadania istotne w ich dzielnicy. I mam nadzieję, że znajdziemy wspólne rozwiązanie i uda się to zrealizować. Jako samorząd musimy podjąć trudne, a czasem ryzykowne wyzwania, ale wierzę, że nowo wybrani radni to nie tylko grupa ludzi, która potrafi narzekać czy dyskutować, ale przede wszystkim działać na rzecz lokalnej społeczności. Chcę zapewnić również, że będę się starał przedstawiać sensowne plany i rozwiązania, które wpłyną korzystnie na rozwój naszej gminy, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych mieszkańców. Czasem nie wszystko będzie możliwe do zrealizowania, ale wierzę, że wspólnie z nową radą ustalimy priorytety i kierunek działań na najbliższe 5 lat. Doświadczenie naszej historii uczy, że jeżeli się nie zwalczamy, a potrafimy współpracować, to przynosi nam to wymierne korzyści, czego mieszkańcom, radnym i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Chciałem zapytać, czy jeszcze może ktoś z radnych albo ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pana senatora. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Wyszedłem tylko, żeby powiedzieć, że serce moje się raduje z tego, co się wydarzyło. Rabka jest moim domem od 13 lat. Rabka jest obszarem, który powinien być perłą w koronie polskich uzdrowisk i polskich miejscowości, które świadczą usługi dla przyjezdnych tak zwanych. To, co się wydarzyło dzisiaj po wyborach burmistrza, wskazuje na to, że będzie możliwość działania. Nie ma nic gorszego, a mówię to na podstawie mojego 30-letniego doświadczenia, jak spory wewnętrzne, które uniemożliwiają działanie. Oczywiście ludzie są tylko ludźmi, mają różne poglądy na poszczególne wydarzenia i tak dalej. Proszę państwa, zwracam się do wszystkich radnych, przede wszystkim o to, żebyście rozróżniali spory o drobne sprawy od sporów o kluczowym znaczeniu, strategicznym dla przyszłego rozwoju Rabki.
Panie burmistrzu, ja jeszcze raz powtórzę to, co wielokrotnie panu mówiłem, że uważam, że Rabka, żeby szła do przodu w sposób intensywny, musi załatwić kilka strategicznych rzeczy. Uzdrowisko, bez uzdrowiska Rabka traci status, który jest magnesem przyciągającym przyjezdnych, zewnętrznych, kuracjuszy, ludzi, którzy szukają tutaj remontu fizycznego i psychicznego, prawda? Druga sprawa, szpital. Szpital, który jest w tej chwili w głębokim remoncie, ale który musi zostać odbudowany i utrzymany. Tutaj w każdej fazie roku jest kilka tysięcy przyjezdnych, nie tylko kuracjuszy, ale ludzi zewnętrznych. Najbliższy szpital jest w Nowym Targu, na razie dojazdy są skomplikowane i trudne, więc szpital jest po prostu potrzebny mieszkańcom i potrzebny jest także kuracjuszom i przyjezdnym, i to musi być zrobione. No i to, co jest moim konikiem, do czego zawsze pana burmistrza gorąco namawiałem i pana przewodniczącego również chciałbym zarazić tym tematem, to jest wyciąg na Maciejową. Wyciąg na Maciejową, całoroczny wyciąg, który spowoduje, że ludzie, którzy mają bardzo ostro pod górę na tym pierwszym podejściu, będą mogli wyjechać na Górkę Maciejową, a stamtąd już trasa na Turbacz jest dostępna nawet dla ludzi, których zdolności fizyczne są jakby mniejsze. No oczywiście musi być załatwione to osuwisko nieszczęsne i ta droga wyremontowana. Jest jeszcze szereg drobniejszych historii infrastrukturalnych, które są do rozwiązania, ale tak jak pan przewodniczący powiedział, pan burmistrz, zgoda buduje. Jeżeli się macie kłócić, to tu wewnątrz, a na zewnątrz wychodźcie z jednym zdaniem, a to zdanie polega na tym, że większość musi decydować. W przeciwnym wypadku sens demokracji bywa naruszony. Jestem szczęśliwy, że tak się to wszystko potoczyło. Gratuluję wszystkim radnym, panu burmistrzowi, ale także opozycji o to, że walczyła ostro. No i alleluja i do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu senatorowi za ten głos. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę. Ja chciałem podziękować panu senatorowi, że jest tutaj z nami, że mamy u niego wsparcie, bo jest też radnym sejmiku w Krakowie. Więc myślę, że jeżeli będziemy budować koalicję taką właśnie, gdzie są rozdawane pieniądze, gdzie będziemy mogli nasze projekty przed realizacją po prostu składać i będziemy mieć wsparcie właśnie czy w Urzędzie Wojewódzkim, czy w Urzędzie Marszałkowskim, tam gdzie te pieniądze są rozdawane, bo duże rzeczy dla Rabki będziemy tylko mogli zrobić, jeżeli pozyskamy na to znaczne środki. To o tym wiemy, bo nasz budżet wiemy, jaki jest, oczywiście na drobne rzeczy zawsze pieniądze będą, natomiast na strategiczne inwestycje, tak jak pan tu senator wspomniał, chociażby wyciąg, czy też inne, o których tutaj już czyli w trakcie kampanii i rozmawialiśmy z panem burmistrzem, rozwijaliśmy różne wizje, jakbyśmy to po prostu widzieli. Natomiast wierzę, że tutaj w tej Radzie jest potencjał. I myślę, że nie będziemy tutaj mówić w kategoriach opozycji wśród nas, bo wiem i wierzę w to, że zawsze merytorycznie będziemy dochodzić do porozumienia, będziemy dyskutować na różne tematy, a moje doświadczenie 30-letnie myślę, że nauczyło mnie sztuki kompromisu i myślę, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Skoro nie ma więcej wolnych wniosków, to sam sobie jeszcze udzielę głosu. Chciałem państwu tylko powiedzieć, że tak jak mówiłem tutaj przy mównicy o tych komisjach, zostańmy po tej dzisiejszej sesji, żebyśmy sobie mogli przedyskutować, jak to widzimy, żebyśmy mogli się powpisywać do danych komisji. To jest jedna rzecz, bo na następnej sesji wypadałoby, żebyśmy zatwierdzili składy komisji stałych. I jeszcze jedna rzecz, o którym chciałem przypomnieć. Od dnia ślubowania mamy 30 dni na złożenie oświadczeń majątkowych.
To też jest ważna rzecz, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Przepis, zdaje się, mówi, że na dzień złożenia oświadczenia, ale też jeszcze musi się tutaj wypowiedzieć prawnik, czy to jest kwestia, że na dzień dzisiejszy, czy na dzień złożenia oświadczenia. Według mnie na dzień złożenia oświadczenia. Ale żebyśmy o tym nie zapomnieli, to tylko... Na dzień złożenia. 30 dniach, czyli kiedy składamy oświadczenie, czyli od 1 stycznia do dnia złożenia oświadczenia, a na to mamy 30 dni od dzisiaj. Następne oświadczenie majątkowe składamy dopiero do końca kwietnia przyszłego roku z terminem na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku. I to z mojej strony wszystko. Czy jeszcze zapytam, czy jeszcze ktoś ma jakiś wniosek? Nie widzę. W takim razie kończę dyskusję w punkcie 8. Zamykam wolne wnioski. Przechodzę do punktu ostatniego. Zakończenie obrad. Szanowni Państwo, zamykam pierwszą sesję Rady Miejskiej, uroczystą. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję gościom. Dziękuję Państwu przed odbiornikami, którzy nas oglądają. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.